Sroka Maria. Przechodząc właśnie tą ulicą koło getta, to było ogrodzone, prawda? Więc przez to ogrodzenie przerzuciła bochenek chleba. Nie znała, ona tylko wiedziała, że tam są Żydzi głodni, prawda, no, w tym getcie. No i po prostu, kierując się sercem, przerzuciła przez płot. No jakby to zobaczył Niemiec wtedy, prawda, no akurat się udało, że nie zobaczył. No to na pewno by ją, no zabiliby ją najzwyczajniej w świecie już. I całą może ginie też. A i tak pochodzę też z takiej rodziny, że mój tatuś zginął w Katyniu i no w ogóle ta rodzina taka, cioci, bracia, wszystko było w wojsku Piłsudskiego. Jeden też po prostu młody chłopak w tym wojsku zmarł. Także rodzina, można powiedzieć, taka żyjąca ojczyzną, patriotyczna. A to zapamiętałam, bo moja ciocia robiła różne rzeczy. Była też w lesie, jak ona mówiła, z indrusiami. Także, że ja po prostu, no, zapamiętałam to, co ona mi powiedziała. Tak, tutaj kobieta opowiada, jak ratowali Żydów w czasie wojny. No przecież to jest coś okropnego. Z poświęceniem. O gestie pomocy niesionym przez Marię Srokę opowiedziała nam jej krewna, pani Bożena Gryc. Jeżeli również państwo znają historię ratowania ludności żydowskiej podczas II wojny światowej, to zachęcamy do podzielenia się nimi. Listy z relacjami można wysyłać na adres Radia Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87 100 Toruń, dopisując na kopercie Kaplica Pamięci. Lub drogą elektroniczną relacje@kaplicapamięci.pl.